w całej Europie, szczególnie nam Polakom, no i mam nadzieję, że na tym nie koniec, na tym zwycięstwie nie koniec. Za Krampa jedzie Jonas Davidson, proszę Państwa, widzimy, Tomasz Golob jest w tej chwili siódmy i on już swojej pozycji nie zmieni, ta siódma pozycja o tyle tylko martwi, że nie będzie miał w wyścigu półfinałowym żadnego wpływu na wybór pól startowych. Bardzo ciekawy wyścig, no bo mamy pojedynek Andersena i Lindgrena, który, no, co jest chyba małą niespodzianką, jest bardzo wysoko. Tak jest. I od krawężnika może, Paweł, prześledźmy jeszcze raz to ustawienie. Na pewno Hans na polu pierwszym. Z toru pierwszego w kasku czerwonym Hans Andersen. Tor drugi, kask niebieski Fredrik Lindgren. W kasku białym rezerwowy, który pokazał się całkiem w poprzednim starcie, Jonas Davidson. I kask żółty, tor czwarty. Uczestnik tego karambolu nieszczęsnego dzisiejszego, Bjarne Pedersen. Ale widać, że trzyma się dzielnie, mocno. Bjarne, z tego co widzieliśmy, przynajmniej na tych obrazkach z parku maszyn, ucierpiał najmniej chyba, bo on ochoczo rzucił się na kolana do regulacji swojego sprzętu. I mimo że został nakryty tym motocyklem i wydawało się, to co mówił Robert Kościecha, że to może być najgorsze w skutkach, właśnie takie uderzenie motocyklem przez innego zawodnika. No ale jest tutaj na dole, szykuje się do startu. Cały i zdrów. Gonitwa 20 zakończy turniej eliminacyjny Grand Prix Szwecji w Eskilstunie. Andersen, Lindgren, Davidson, trzech Szwedów i Duńczyk, Bjarne Pedersen. No i kto? Hans jest bardzo szybki. Hans dynamicznie wyłamał motocykl przy krawężniku. Po dłużej szuka szczęścia Bjarne i Bjarne przechodzi na drugie miejsce. Andersen umiejętnie środkiem toru na takim kancie odsypanej nawierzchni przejechał drugi wiraż. Nieco trudniej jeździ się w wirażu pierwszym. No ale Andersen radzi sobie, wiezie kolejną trójkę i on będzie pierwszy po wyścigach eliminacyjnych. Davidson teraz wyprzedził swojego kolegę z reprezentacji Szwecji. No i co robi ten młody chłopak? Jonas Davidson w tej chwili jest tak napędzony, że wyjechał przez moment przed Hansa Andersena, a nawet on może wygrać ten wyścig. A więc on w ten sposób chciałby puścić oko do kibiców szwedzkich i do decydentów i powiedzieć, ja chciałbym również mieć dziką kartę na Grand Prix w Malini, a może nawet chciałbym mieć dziką kartę na cały przyszłoroczny cykl. Brawa wielkie dla Jonasa Davidsona. To jest fajny, przyjaźnie nastawiony do ludzi, do świata chłopak. Byliśmy wspólnie, pamiętam, uwięzieni w tamtym roku w Kopenhadze, kiedy lecieliśmy do Malili i kiedy po zamachach w Londynie te samoloty w całej Europie zwariowały. Jonas czekał cierpliwie chyba 8 godzin na przekładane kolejne samoloty, żeby wylecieć z Kopenhagi gdzieś w okolice Malili, a teraz błysnął wielką formą. Dodajmy ciekawostkę, nie jeździł wczoraj w ogóle w treningu. W ogóle nie było go tutaj w Eskilstunie, bo powiedział, ja Eskilstunę znam, po co będę tutaj się męczył. Paweł, patrzmy na te powtórki. I przede wszystkim powiedzmy, potwierdźmy to, że Tomasz Golob jest siódmy po wyścigach eliminacyjnych, 20, Rune Holta jest szósty, wygrał te eliminacje z 13 punktami, Andersen drugi, Adams trzeci, Lindgren, dzika karta, czwarty Niki, piąty Hancock, jak już mówiłem, szósty Holta, siódmy Golob, ósmy Chris Harris, to jest obsada półfinałów, no a w białym kasku to jest zawodnik, którego ja nie mogę zobaczyć w półfinałach, ale chciałbym zobaczyć, Jonas Davidson. Pojechał tutaj rewelacyjnie w tym wyścigu i specjalnie te ataki od wewnętrznej toru, ten motocykl był uszykowany rewelacyjnie, pojechał świetnie, tak jak mówi, jest to za...